informacje z zagranicy. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May spotkała się w Waszyngtonie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Łączymy się teraz z naszym waszyngtońskim korespondentem Markiem Wałkuskim. Dzień dobry. Witam serdecznie. Czego dotyczyły te rozmowy? No przede wszystkim relacji dwustronnych pomiędzy Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi. Oba kraje mają specjalne relacje od bardzo dawna. To dotyczy i kwestii gospodarczych, i politycznych, i wymiany informacji wywiadowczych, i kwestii obronnych. No i Theresa May po spotkaniu z Donaldem Trumpem zadeklarowała, że te specjalne relacje zostaną utrzymane, a nawet wzmocnione. Druga kwestia to jest porozumienie handlowe, jakie mają zawrzeć Stany Zjednoczone z Wielką Brytanią w związku z Brexitem. Barack Obama po głosowaniu, po referendum w Wielkiej Brytanii powiedział, że no teraz Wielka Brytania będzie musiała stanąć na końcu kolejki, bo Stany Zjednoczone najpierw muszą wynegocjować porozumienie z Unią Europejską. Donald Trump już obiecał, że przesunie Wielką Brytanię na początek tej kolejki. No i było jeszcze kilka kwestii dla nas ważnych, na przykład kwestia NATO. Rozmawiano o sankcjach wobec Rosji, o poparciu Stanów Zjednoczonych dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Theresa May zadeklarowała, że podczas rozmowy, bo Donald Trump o tym nie mówił, ale zadeklarowała, że podczas rozmowy prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że NATO cieszy się jego 100% poparciem. Na tym na pewno brytyjskiej premier bardzo zależało. Prosto z Waszyngtonu Marek Wałkuski. A my powracamy do Europy. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy potwierdza, że cofnęła zakaz wjazdu dla prezydenta Przemyśla. Anulowanie zakazu SBU tłumaczy tym, że Robert Homa odżegnał się od antyukraińskich marszów, które miały się odbywać w jego mieście. Wcześniej ukraińska Służba Bezpieczeństwa oskarżała prezydenta Przemyśla o udział w takich imprezach. Tym też argumentowała zakaz wjazdu. Jak poinformowała rzecznik Służby Bezpieczeństwa Ołena Hitlańska, zakaz wjazdu lub jego odwołanie wydawane są z uwzględnieniem szeregu czynników związanych z bezpieczeństwem kraju i polityką zagraniczną. Jak napisała w oświadczeniu, SBU pozytywnie przyjęła ocenę antyukraińskich marszów, którą prezydent Przemyśla wyraził publicznie. Według SBU Robert Homa miał potępić takie marsze. Jednocześnie, jak czytamy, na decyzję wpłynął fakt, że zakaz wjazdu na Ukrainę dla Roberta Homy starała się wykorzystać strona trzecia po to, by spowodować rozłam w polsko-ukraińskich stosunkach. W sprawie